Zapraszamy na podcast socjolożki.pl, prowadzony przez zaangażowane w obserwacje zjawisk społecznych badaczki Dorotę Peredziatkowicz i Kasię Krzywicką-Zdunek. W kolejnych odcinkach będą prezentowały różne punkty widzenia związane z bieżącymi tematami, które mogą dzielić lub łączyć polskie społeczeństwo. Dziś porozmawiamy o młodych dorosłych. Chciałam z Tobą porozmawiać dzisiaj o młodych. O młodych dorosłych. W zasadzie o młodych dorosłych. Jaki jest, jak przeglądasz internet, czy rozmawiasz ze swoimi znajomymi, albo może sama masz takie postrzeganie młodych, jak w ogóle młodzi dorośli są postrzegani przez starszych? No bo to chyba to jest clue tego wszystkiego. O Kasiu ci powiem, to jest temat rzeka. To jest ilość wiadra pomyj wylewanych na młode pokolenie. Za każdym razem szokuje mnie tak samo. Jest coś takiego, że gdzieś uparliśmy się w swoich głowach, że to młode pokolenie to jest po prostu pokolenie rozwydrzonych dzieciaków, które nie chcą brać odpowiedzialności za swoje życie, nie chcą brać odpowiedzialności za swoje działania, które nie chcą ponosić konsekwencji tych działań, które żerują na rodzicach, które nie chcą dorośleć, które bez przerwy nie mają siły, nie mogą, nie chcą, które mają nieustające problemy, ciągle trzeba się nad nimi pochylać. I tak mogłabym godzinami, kiedy czytam w internecie widzę, że to ludzie strasznie nakręca, co? Na młodych ludzi, to muszę powiedzieć, że nie dziwię się, że młodzi ludzie są naprawdę zirytowani. Mi się wydaje, że takim słowem kluczem, które to jest łatka taka, która jest przyklejona do młodych, to jest to, że oni są roszczeniowi. Ale jak? No oczywiście wszystkiego chcą. Chcą wszystkiego, chcą czasu, zainteresowania, pieniędzy, przestrzeni, wolności, bezpieczeństwa. Właściwie jakby jest to taki rurociąg. Wiesz, ja dobrze, no ale poczekaj, cofnijmy się do źródeł tego wszystkiego, no bo faktycznie być może są roszczeniowi, ale no nie do końca musi tak być, tak? Bo są pewne rzeczy, które tak naprawdę my dorośli im zrobiliśmy, tak? My rodzice. My jesteśmy wiecznie w tym takim dyskursie za moich czasów. Moich czasów, jak mówi moje dziecko i ma całkowitą rację, a teraz będzie ze wspomnień partyzantka. Po prostu partyzantka pod stołem, jak matka pod stołem sypiała, żeby na chleb zarobić. No to dobrze, Dorotka, posłuchaj, bo zrobiliśmy badanie dotyczące młodych dorosłych, które fantastyczne badanie, które bardzo nas też skłoniło do dyskusji o nas samych. O naszych dzieciach, o naszym myśleniu, o świecie. Tak, i o tym, jak stereotypowo w ogóle patrzyliśmy na młodych dorosłych. Tak? No. Okazało się, że jesteśmy straszni po prostu w tych stereotypach. I to, co mówiłam na samym początku, to było właśnie to, od czego wychodziliśmy. A jednocześnie nasze dzieci, w otoczeniu naszych dzieci, pojawiało się coraz więcej chorób psychicznych. I jakby dalsze mówienie sobie o tym, że to rozwydrzenie spowodowało, że te dzieci mają ciągle depresję, jakoś nijak się nam nie kleiło, prawda? No właśnie i zaczęłyśmy sprawdzać w naszym badaniu, co tak naprawdę boli młode osoby. Nazwałyśmy to toksynami, tak? Bo to są toksyny. Są takie elementy życia, które powodują, że oni się czują źle, tak? Że być może są roszczeniowi, ale z czegoś to wynika, tak? Więc mamy tych toksyn 7. Może powiem, przypomnę ci, jakie one były. Dobrze, bardzo proszę. Jestem w ogóle ciekawa, czy po tych 2 latach coś się zmieniło. Myślę, że dużo się zmieniło, ale że podstawy, o których dzisiaj będziemy mówiły, one całkowicie są adekwatne do tego, co się dzieje. Myślę nawet, że one się pogłębiły. No więc słuchajcie, mamy takie toksyny. Toksyna braku perspektyw, toksyna bezsilności, toksyna zagubienia, toksyna presji, toksyna widm katastrof, no dramat. Toksyna podziałów i wrogości i toksyna fałszu i dezinformacji. Mi już starcza, Kasia. Ja już uważam, że już mi głowa boli, po prostu, bo mi głowa boli. A to wszystko młode pokolenie ma na co dzień. To jest coś, w czym wzrasta. To jest coś, czym jest atakowane właściwie każdego dnia. I wiesz co, i mi się wydawało, że to, co my znaleźliśmy też jako przeciwwaga, czyli te radości, które nazwaliśmy endorfinami. Endorfiny powinny nas
dawać nam to szczęście, one nie są aż tak silne, żeby te toksyny przykryć i żeby się nimi po prostu nacieszyć. No tak, no można powiedzieć, że zabawa, szczęście, miłość, dobrostan i bezpieczeństwo, fantastycznie, ale to, jakimi toksynami młodzi dorośli są atakowani, są zbyt silne na to, żeby zwykłymi endorfinami można było na to odpowiedzieć. Te endorfiny są fantastyczne na czas pokoju, natomiast my teraz jesteśmy w czasie wojny i musimy o tym pamiętać. To jest wojna nie tylko za naszymi granicami, ale to jest wojna, która się odbywa w aspekcie pokoleniowym, w aspekcie pracowym, w aspekcie społecznym, klimatycznym, w aspekcie politycznym. Młode pokolenie rośnie w podziałach, rośnie w wojnach i jednocześnie cały czas musi wybierać. Nic też dziwnego, że jest całkowicie zagubione. No, endorfiny są naprawdę bardzo takie ciepłe, bliskie, miłe, natomiast wciąż niewystarczające. Więc żeby pokazać Wam, z czym się mierzą młodzi ludzie, skupimy się dzisiaj na dwóch toksynach takich mocnych, jednych z mocniejszych, a mianowicie toksyna zagubienia i toksyna presji. Ta toksyna zagubienia w ogóle dla mnie była czymś mega zaskakującym, bo ja jako rodzic mam poczucie, że ja dzieciom daję to, czego sama nie miałam, tak? Dużo. Daję im wybór, żeby mogły później wykonywać zawód, jaki będą chciały, i tych możliwości wyboru mają mnóstwo. I okazuje się, że, co mówią młode osoby, aż 61%, że mają tych możliwości zbyt dużo. Dokładnie tak. Dokładnie tak. To jest pokolenie, w którym wyobraźmy sobie człowieka, który wchodzi i widzi przed sobą dwoje drzwi. Tak? I ma wybrać jedne z nich. No i wybiera drzwi numer jeden. Wchodzi do tych drzwi, widzi znowu dwoje drzwi. No i o czym myśli człowiek w naszym wieku, wchodząc do tego następnego pokoju i widząc dwoje drzwi, Kasia? No super, mam wybór. Mam wybór, tak? Mogę wybrać jedno albo drugie. Wchodzę do następnego pokoju. A co myśli młody dorosły? Co by było, gdybym wszedł w te drugie drzwi, tak? Tak. Czy ja się mogę cofnąć? Czy ja się mam nie iść pomyliłem? Dalej? Czy ja się nie pomyliłem? A co, jeżeli za tamtymi drzwiami są wszyscy moi znajomi? Więc tutaj ta toksyna zagubienia powoduje, że właśnie lęk przed złym wyborem. No i tak. I teraz należy powiedzieć, kto ufundował tym młodym ludziom coś takiego. Ponieważ ten lęk przed złym wyborem, zbyt duża liczba możliwości do wyboru, to jest nic innego jak pokolenie starszych, które mówiło do małych już dzieci. Od samego początku masz wybór, możesz wybrać taką drogę, jaką chcesz. Ja to nie mogłam, gdyż ja pod tym stołem tam leżałam, spałam, żeby na ten chleb, rozumiecie, budowałam ten pałac kultury, budowałam kapitalizm. Boże, Boże, jaka ja byłam ciężko zmęczona. A ty to już po prostu z kowroneczku leć. No ale... I z kowroneczek siedzi, mówi, ale gdzie ja mam lecieć? Do cholery, gdzie ja mam lecieć? Ale Dorotka, no gdzie chcesz? Przypomnij sobie, jakie było hasło jednej z ulubionych lalek dziewczynek Barbie. Możesz być kim chcesz. Więc możesz być kim chcesz, a ja nie wiem, kim chcę o, być. O, tak? I to jest właśnie ta toksyna, jak to nie wiesz, kim chcesz być. Przecież powinieneś już wiedzieć. I co zrobił nasz system edukacji? Ano urządził nam gimnazja. A co gimnazjum? Poprzedzała szkoła podstawowa. 6 klas szkoły podstawowej. Mówimy o dzieciakach, tak? Mówimy o 13-latkach, którym nagle mówiliśmy tak, no teraz to musisz wybierać. Jaką to szkołę chcesz? Zastanów się, kim chcesz być. Ty się zastanów, ile ty punktów masz. Te dzieciaki, które siedziały i przeliczały swoje życie na punkty, od których zależało, do jakiej szkoły się dostaną. My to ufundowaliśmy 13-latkom. I to jest teraz pytanie, dlaczego my ich nazywamy młodymi dorosłymi? Dlatego, że oni już wtedy musieli dorosnąć, już wtedy musieli ponieść konsekwencje tego, co zrobili. Czy oni tego chcieli? Kategorycznie nie. To my, jako pokolenie starszych, im to zafundowaliśmy. Tak, no i mamy paradoks wyboru. Im więcej możliwości, tym większe zagubienie. Na to się jeszcze nakłada, nie chcę gadać o polityce, ale to, że nie mają autorytetów. Na szczęście no, rodzice są tym bastionem ostatnim, tak, autorytetów, ale jednak... No to się jeszcze musi rodzic udać, wiesz? Ale rodzic musi się udać. Zresztą rodzice też. To jest następna toksyna zagubienia, jest również związana z rodzicami. Bo wyobraźmy sobie teraz rodzica, który odniósł sukces zawodowy i może stanowić wzorzec, jeżeli chodzi o życie zawodowe. W 90% on ma nieudane życie prywatne. I wtedy dziecko staje i mówi,
Właściwie jak to jest? Ci to dlaczego było? Musiałeś wybierać? Dlaczego nie mogłeś mieć udanego życia rodzinnego i udanego życia zawodowego? O co chodzi? Dlaczego ja muszę wybierać pomiędzy jednym a drugim? Ja nie chcę wybierać, ja chcę mieć jedno i drugie. Chcę zarabiać na tyle przyzwoicie, żeby móc normalnie żyć, podróżować, zwiedzać świat, ale jednocześnie mieć czas dla swojego dziecka, z którym ty nie spędzałaś tego czasu. Paradoks wyboru, jeszcze Kasia, jedną rzecz powiem. Kojarzy mi się z czymś takim, młode pokolenie bardzo szybko mi wyjaśniło, na czym to polega. Powiedzieli, kiedyś wchodziłaś do cukierni, miałaś 3 smaki lodów, truskawkowy, śmietankowy, czekoladowy. Mogłaś wybrać wszystkie 3, wyjść i być królem świata, tak? Masz 3 gałki lodów we wszystkich smakach. Teraz wchodzisz do cukierni, masz 40 smaków lodów, 70 posypek, bitą śmietanę, to siam, to obam, to i możesz jeszcze kawę wybrać, tak? Czego byś nie wybrał, czegoś nie wybrałeś. Zawsze mogłeś wybrać gorzej niż było potencjalnie, a 40 gałek lodów już nie zjesz. Pamiętasz na jednym z naszych warsztatów, a propos rodziców, tak? Kiedy my znowu ten po prostu znój dajemy tym dzieciom i jedna z naszych młodych uczestniczek powiedziała, że ci moi rodzice zachowują się tak, jakby odbudowywali Warszawę, odbudowywali Polskę po wojnie. To już dawno minęło, tak dawno już odbudowali, więc właśnie to łączenie tego... Ja chcę mieszkać w odbudowanej Polsce. Powiedziała wprost, ale co ja mam znowu odbudowywać, że wszystko jest odbudowane, zbudowane. No przecież dlaczego oni się ciągle zachowują, jakbyśmy po prostu musieli pracować po 60 godzin? No ale z matką, która nie ma wyrzutów sumienia, że leży na kanapie i odpoczywa. Tak. No chcę normalnie żyć po prostu. No właśnie i tutaj mamy znowu, bo to jest to przytłoczenie i presja, tak? Właśnie toksyna presji. Z jednej strony zagubienie, z drugiej strony presja, tak? Jednak presja że na te musisz wybory. W końcu wybrać, kim chcesz być. Pamiętam taką grupę fokusową, którą prowadziłam z młodymi. No i oczywiście jest rozgrzewka, rozmawiamy sobie, każdy się przedstawia, kim jest. Ja skończyłem studia, więc ja pytam, co dalej. I następne pytanie moje jest, co was najbardziej denerwuje w starszym pokoleniu? Oni mi odpowiedzieli, właśnie to zrobiłaś. Pytałaś nas, co dalej? To jest ta presja. Każdego z nich zapytam, co dalej? Co dalej? Jaki mają plan na swoje życie? Więc, a oni się okazuje, że tak, 80% mówi, że nie ma pomysłu na siebie, tak? Nie ma pewności siebie. 86%. I to jest związane z tą presją. To też wiąże się z tymi bramkami. Tak? No ale to jest ta sławetna schizofreniczna rodzina, w której mówi się młodemu człowiekowi, możesz być kim chcesz, kochany, możesz robić co chcesz, bylebyś był szczęśliwy. Po czym młody człowiek przychodzi i mówi, mamo, chciałbym pracować na kasie w Lidlu. I wtedy matka mówi, o wykluczone, kochany, o wykluczone, no to już koniec świata. I on wtedy myśli sobie, no kurczę, miałem wybrać co chciałem, tak? No to wybrałem kasę w Lidlu i nagle dramat, tak? I nagle się okazuje, że te wybory, których było milion, to tak naprawdę są 3 wybory. Możesz pójść na Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Warszawską i Koźmińskiego. No i jakby do widzenia, tak? To jest wybór? To jest żaden wybór. To jest pójście zgodnie z oczekiwaniami rodziców. I wtedy zaczyna się ta presja. Mam tutaj dwie perspektywy. Cytując naszych badanych, kiedy rodzice mówią, tak? My jako wasi rodzice nie mieliśmy tylu możliwości co wy, więc wy musicie wykorzystać na 100%, tak? Na 100% to, co daje wam świat, w związku z czym młody człowiek właśnie presja ze wszystkich stron i myśli sobie tak, ojej, ja mam 19 lat i mieszkam z mamą, więc nic już w życiu nie osiągnę, a moi rówieśnicy mają, nie wiem, startupy, są milionerami. No oczywiście są to media społecznościowe. Nie w te drzwi wszedłem. Pamiętasz, co ty robiłaś, jak miałaś 19 lat? Trzeba było w dwójkę. Nie chciałabym tutaj mówić, bo może moje dziecko będzie oglądało albo słuchało tego podcastu. Powiem szczerze, że w ciągu jednego roku chciałam zostać prawnikiem, zootechnikiem oraz polonistką. Bezrobotnym, bo wtedy zaczęli rejestrować bezrobotnych i sobie pomyślałam, że to miałaś naprawdę paradoks wyboru duży. Prawda? No jakby było to super, naprawdę. Pełna wolność wyboru zupełnie. I zatrzymałabym się na toksynie presji, bo to są te dwie najsilniejsze toksyny związane z naszymi młodymi dorosłymi. Myślę, że ciąg dalszy nastąpi, bo wydaje mi się, że warto spojrzeć na tych młodych jako na grupę różnorodną, bo też zrobiłyśmy bardzo ciekawą segmentację, która pokazuje, że to nie jest jednorodna grupa, ale też, żeby spojrzeć na te toksyny
tak czułym okiem, tak? To pod takim kątem, czego nasze młode osoby potrzebują i jakie mają napięcia. Dzięki badaniom możemy zobaczyć ludzi w innym wieku, w innych zawodach, z innymi perspektywami życiowymi. Że badania powinny służyć temu, aby lepiej się zrozumieć, a nie temu, żeby dzielić. Dziękujemy. Dziękujemy.